Dzisiaj jestem w salonie z pianinami i fortepianami i dzięki uprzejmości właściciela tego salonu mogę skorzystać z tego wspaniałego fortepianu marki Yamaha. Chciałbym Państwu zagrać fragment piosenki i niech to będzie wstępem do informacji o konkursie, który chciałbym przedstawić Państwu dzisiaj wieczorem w naszym materiale na kanale Wasze Sprawy TV. Zachęcam do oglądania, do subskrypcji i do lajkowania naszych treści. Kilka słów o tym konkursie. A więc doszliśmy z Andrzejem do wniosku, że nie będziemy już więcej pokazywać tematów politycznych, tragedii, rzeczy, które jakby i tak spędzają w większości z Was sens powiek. Chcielibyśmy pokazywać rzeczy fajne, śmieszne, zabawne, takie, które będą się Wam wszystkim podobać. W związku z tym chcieliśmy ogłosić konkurs na nazwę kabaretu, który za chwilkę powstanie. I wygraną w tym konkursie będzie taka oto piękna kurtka baseballowa New York z sieciówki America Today. Kurtka bardzo dobrej jakości, o wartości 195 euro. I do tej kurtki postanowiliśmy dołączyć naszą kartę członkowską, jedną kartę. Czyli dla tych Państwa, którzy zasubskrybują nasz kanał, wśród subskrybujących nasz kanał rozlosujemy, oczywiście wśród Państwa, którzy zasubskrybują nasz kanał i zaproponują nazwę, rozlosujemy właśnie taką jedną kurtkę w rozmiarze L i kartę członkowską. Przyjaciele, Wasze Sprawy TV. To tak pokrótce. Cały czas się rozwijamy, pracujemy nad tym, żeby stawać się coraz lepsi, żeby wiadomości, które Państwu dostarczamy, były ciekawe i wiarygodne. Wymaga to od nas bardzo dużo pracy, bardzo dużego nakładu pieniędzy, finansów. No niestety, wszystko kosztuje, także zwracam się też z prośbą do Państwa o wspieranie naszego kanału na YouTubie, Wasze Sprawy TV, no bo bez Państwa wsparcia w pewnym momencie po prostu nie będziemy już w stanie kontynuować naszej pracy. Do tej pory finansowaliśmy wszystko ze środków własnych i no niestety środki się kiedyś kończą. Chcielibyśmy kontynuować naszą pracę, chcielibyśmy Państwu pokazywać fajne, ciekawe rzeczy. Teraz chcemy zrobić kabaret. Oprócz tego, jak Państwo wiecie, wystartowaliśmy w Holandii z Centrum Pomocy Potrzebującym, które stworzył Zbyszek Stonoga. Chcemy pomagać rodakom tutaj właśnie w Holandii, rodakom, którzy mają problemy, którzy mają
jakieś niewyjaśnione sytuacje i chcieliby, żeby ich sprawy ujrzały światło dzienne. Także też, jeżeli wśród Was jest ktoś, kto ma jakiś problem wymagający nagłośnienia, to zapraszam do kontaktu na naszą skrzynkę mailową cppniderlandy@gmail.com albo na nasz numer telefonu, który jest podany na naszym kanale na YouTube. No to by właściwie było wszystko na dzisiaj. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Także proszę Państwa o zostawianie subskrypcji, lajków, wspieranie naszego kanału, dzielenie się naszymi treściami z innymi. No i bardzo proszę też, żebyście Państwo byli obecni na ogłoszeniu konkursu. Oczywiście proponujcie nazwy. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest subskrypcja naszego kanału i zaproponowanie fajnej, ciekawej nazwy dla naszego nowego kabaretu. Tymczasem chciałbym Państwa serdecznie pozdrowić, podziękować za uwagę i po prostu pozostańcie z nami. Jesteśmy Wam za to bardzo, bardzo wdzięczni. Do zobaczenia.